Dzień dobry, tu ja mówię. Dzisiaj to się będzie działo, proszę Państwa, mam wrażenie, bo dotykamy żyjącej legendy, ikony sporej części polskiej prawicy. No teraz pewnie się podniósł głośny rechot czy śmiech wyborców Konfederacji i innych kamratów. No, mam na myśli oczywiście Jarosława Kaczyńskiego. I cokolwiek o prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim nie myśleć, jest to jedyny polityk, polityk o ostrym, tak będę się upierał, światopoglądzie prawicowym, konserwatywnym, który w Polsce wielokrotnie wygrywał wybory. No łącznie z tym, co troszeczkę zabrzmiało pół żartem, pół serio, ale fakt jest faktem, że te ostatnie wybory również PiS wygrał, a wcześniej jeszcze były podwójne wygrane wybory prezydenckie i parlamentarne w roku 2005, czyli w sumie, proszę Państwa, prezes Jarosław Kaczyński wbrew mediom, wbrew elitom, establishmentowi potrafił w Polsce odnieść wielkie sukcesy polityczne i to prezesowi Kaczyńskiemu trzeba po prostu oddać. Jednocześnie ten sam prezes, który jak sam o sobie mówił, chce być zbawcą narodu na emeryturze. Czas najwyższy, żeby na tą emeryturę przeszedł. I to jest ta kontrowersja, która prawdopodobnie zakończy się lawiną komentarzy, niekoniecznie sympatycznych i przyjemnych pod moim adresem. Dlaczego tak uważam i dlaczego od razu znoszę tą kontrę, czy demaskuję tą kontrę w postaci takiej, jaką zobaczyłem na portalu X, że ktoś mi w komentarzach napisał, że prezes to jeszcze wróci do formy i wszystko będzie wspaniale. O Tusku też mówiono, że się kończy, a wygrał wybory. No po pierwsze, proszę Państwa, Tusk, jak wiadomo, nie wygrał wyborów i to już jest zupełnie inny Tusk niż ten Tusk, którego znamy z lat poprzednich. Widzieliśmy też Tuska w trakcie debaty, a właściwie to, co z Tuska zostało. Po drugie, proszę Państwa, co by z kolei o Tusku nie mówić, jest to zupełnie inny człowiek, zupełnie inny polityk, niewiele młodszy od Kaczyńskiego, no ale jednak preferujący zupełnie inny styl życia, czyli to jest taki dziadek, który udaje młodzieżowca, taki Jurek Owsiak, taki Kuba Wojewódzki. Gra w piłkę, co prawda najwolniej na świecie, ale biega maratony, jeździ hulajnogą. Co tam jeszcze? W końcu nauczył się języka angielskiego. No i posługuje się tymi wszystkimi narzędziami, którymi posługują się młodzi ludzie, czyli narzędziami typu media społecznościowe, bardzo sprawnie. Ja to oceniam na poziomie trolla, ale to jest trolling dość sprawny i budujący spore zasięgi. Jest to zupełnie inny człowiek. Natomiast Jarosław Kaczyński to jest polityk. Ja to mówiłem zanim postulowałem, aby pan prezes przeszedł na emeryturę. Ja to mówiłem od zawsze, że to jest polityk XIX-wieczny, ale w najlepszym tego sformułowania znaczeniu, czyli prawdziwy polityk. Polityk, który nie lubi tego wszystkiego, co kocha dla odmiany Tusk i większość polityków, czyli całej tej grypy jarowej, całej tej metapolityki, tej pseudopolityki, no i takiego tego mękolenia skierowanego do wszystkich i do nikogo. No, Tusk jest mistrzem świata w obiecywaniu wszystkim wszystkiego. Te jego słynne wolty, gdzie jednego dnia mówił, że on nie będzie klęczał przed biskupami, a dosłownie kilka dni później pojechał na Litwę i odwodził ostrą bramę, gdzie nie tylko klękał przed księżmi, ale jeszcze przyjmował komunię, nie wiem po co. Według mnie, nie jestem teologiem, ale to chyba jest jakaś profanacja i grzech śmiertelny. To Kaczyński tego wszystkiego nigdy nie potrafił robić i oczywiście już się nie nauczy tego robić. Wiek zrobił swoje, biologia jest nieubłagana. Nikt nie powie, że forma Kaczyńskiego, fizyczna i intelektualna, to jest ten moment, kiedy ta forma jest szczytowa. Jest dokładnie odwrotnie, proszę Państwa. Ja mówię to z przykrością, bo te wszystkie zasługi i to, co udało się Kaczyńskiemu w polityce zrobić, ja wymieniałem szczerze, bez najmniejszej ironii.
Pod tym względem to rzeczywiście jest jeden z wybitniejszych polityków Polski. Niestety tylko i wyłącznie na rynku krajowym, bo jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, no tutaj niestety prezes nigdy w tym się nie potrafił poruszać i już się na pewno tego poruszania nie nauczy. No i jeśli po przegranych wyborach słyszę Jarosława Kaczyńskiego w tej najgorszej z możliwych form, czyli powrót do przemówień przy okazji miesięcznic, to może jedna uwaga, proszę Państwa, która znów pewnie wkurzy wszystkich dookoła. Ja uważam, że Kaczyński ma prawo chodzić przed pomnik brata. Pamiętajcie Państwo, że relacje między bliźniakami są naprawdę wyjątkowymi relacjami. Ktokolwiek, nie wiem, chodził do szkoły, ja na przykład chodziłem z bliźniakami do szkoły, to wie, że to jest inny świat. To nie jest rodzeństwo zwykłe, to jest jakby jedna osoba, jedno ciało. Więc ja akurat w to, że Kaczyński głęboko przeżył i przeżywa śmierć brata, wierzę. I zresztą uważam, że każdy ma prawo do tego, aby chodzić na cmentarz, czy w tym przypadku nawet przed pomnik własnego brata, kiedy tylko chce, o każdej porze dnia i nocy. Te miesięcznice dla mnie, patrzącego z boku, zwłaszcza po 8 latach rządów PiS-u, no są groteską. Przepraszam, że to powiem, ale uważam, że to jest groteskowe, przynajmniej w takiej formule, jak to się odbywa, a zmierzam tutaj do konkluzji. To, że prezes sobie chodzi, tam gdzie sobie chodzi, składa wieńce i ta dzicz, która się tam pojawia, to jest też nieakceptowalne, no ale to, proszę Państwa, że pół Warszawy na ten czas, kiedy prezes przed podnikiem się zjawia, jest sparaliżowane, to jest chore. To jest chore i to się w moim przekonaniu powinno, w mojej ocenie powinno skończyć i pewnie się skończy jak. Natomiast nie powinno się odbierać ochrony Kaczyńskiemu, to podobnie jak nie powinno się odbierać ochrony Tuskowi, bo są dwaj politycy, którzy zbudają skrajne emocje i jestem przekonany, że gdyby byli pozbawieni tej ochrony, to do nieszczęścia mogłoby dojść bardzo, bardzo łatwo i szybko. No ale wracając do sedna, jeśli prezes wraca do tych starych czasów, I śle te wszystkie komunikaty już do najbardziej betonowego elektoratu, który i tak ziewa, tam jest taki nie mem, ale autentyczne zdjęcie z wystąpienia Kaczyńskiego w Krakowie, gdzie młody człowiek, przepraszam, oparty o jakąś flagę czy o coś podobnego, śpi po prostu, no to jest wymowne. Ten polityk nie ma szans przebić się do młodych, a jak widzimy w Polsce po raz pierwszy zdarzyło się coś, proszę Państwa, przełomowego, że rzeczywiście młodzi zdecydowali o wyniku wyborów i to wkurzeni młodzi, a wkurzeni czym? No, wkurzeni archaicznym przekazem, wkurzeni archaicznym wizerunkiem PiS-u, partii PiS, a taki wizerunek PiS są roztacza. Jeśli po 8 latach rządów Kaczyński mówi o anihilacji Polski w związku z tym, że Polska może być wchłonięta przez Unię Europejską, to wczoraj o tym mówiliśmy, to będziemy do tego wracać, no to proszę Państwa, no to tylko przypomnę, no przecież te wszystkie 54 i tak dalej i te inne joanniny i te wszystkie inne traktaty lizbońskie to akurat ma na sumieniu PiS i opowiadanie takich rzeczy, że PiS by powstrzymał przed nowelizacją tych traktatów, to jest po prostu brednią, no to jest karma dla naprawdę najbardziej betonowego elektoratu, który nie sprawdza podstawowych faktów. Powtórzę tylko też króciutko to, co mówiłem wczoraj. No, przekonamy się, czy jakikolwiek protest, czy jakikolwiek opór ma sens i czy przyniesie jakikolwiek skutek, bo przecież będzie Orban protestował przeciwko tym traktatom. No i jeśli się to wszystko razem połączy, czyli ta stara śpiewka, ta stara melodia, to odwołanie, że my jedyna prawica, my jedyni patrioci, my tutaj strażnicy wolności, suwerenności i narodu polskiego, proszę Państwa, to brzydko mówiąc, się nie sprzeda. To jest przekaz do bardzo wąskiej, już naprawdę zabetonowanej grupy wyborców i do nikogo więcej, a co więcej przekaz, który odstrasza wszystkich pozostałych. A jak mówiłem nie raz, nie dwa, tylko już w ostatnim czasie z 10 albo i więcej razy, ta nadchodząca władza będzie się zużywać bardzo szybko i trzeba będzie
naprawdę błyskawicznie zareagować, wykazać się dużym refleksją i przede wszystkim pomysłem, jak tą władzę przejąć, jak ją odbić z rąk Tuska i reszty. No a tymi sucharami, za przeproszeniem, i tym wizerunkiem, no z całym szacunkiem dla pana prezesa, starszego dziadusia, który opowiada stare dowcipy niczym w tej reklamie herbaty, czy takiego typowego no, nudziarza z rzędy, który opowiada po raz kolejny to samo i już właściwie najbliższe otoczenie też, to które jest odpowiedzialne za oprawę całych tych wystąpień Kaczyńskiego, przysypia i symboliczne jest to, że to młodzi przysnęli. No to proszę państwa, na tym gonu daleko się już nie zajedzie. Prawdą natomiast jest to, i ja tutaj też nie miałem jakiegoś genialnego pomysłu, żeby było jasne, że mamy do czynienia mniej więcej z taką sytuacją jak w reprezentacji Polski. Lewandowski jest beznadziejnym kapitanem, ale następcy trudno wskazać. W PiS-ie potencjalnie jest trzech takich następców, każdy z nich ma poważne wady i żaden z nich nie daje gwarancji, że to środowisko zostanie zjednoczone, połączone i będzie dmuchać w jednym kierunku w ten sam żagiel. No pierwszy to jest oczywiście Morawiecki, wyznaczony przez samego Kaczyńskiego i to jest największa wada, pół żartem, pół serio mówiąc, bo wiadomo, jaką rękę do kadr ma Jarosław Kaczyński. I drugi to jest Zbigniew Ziobro, ten z kolei jest przez dużą część elektoratu nadal postrzegany jako zdrajca, nie wybaczyli mu wyborcy pisowcy tego, co zrobił po 2010 roku, gdzie z Kurskim, co dziwne, do Kurskiego nie mają pretensji, a jest to postać, no nieważne jaka to jest postać, każdy kto ma oczy to wie jaka to jest postać. No ale do Ziobry jeszcze jest ten uraz ciągle. No i trzeci to jest, proszę państwa, Andrzej Duda. W mojej ocenie z tej trójki najlepszy, ale to nie znaczy, że dobry. To nie znaczy, że dobry w ogóle i kandydat, który był te wszystkie klocki poukładał. No to jest problem PiS. Podobnie jak mają problem, kiedyś mieli bogactwo kandydatury, jeżeli chodzi o prezydenturę, no teraz mają zdecydowany deficyt, bo żaden z tych kandydatów żelaznych wcześniejszych, czy Beata Szydła, czy Mateusz Morawiecki, nie ma najmniejszych szans w wyborach. Jeśli PiS nie pokaże nowej twarzy, nie pokaże nowego lidera, nie pokaże nowego pomysłu na uprawianie polityki, nie odzyska władzy przy najbliższej kadencji, nie odzyska przez następne. No, z tego co pamiętam, Kaczyński sam obiecał, że w 2025 roku odejdzie, no czyli to teoretycznie jest 2 lata, tak? Dobrze liczę? No chyba dobrze liczę, 2 lata przed kolejną kadencją. No to jeśli tego słowa dotrzyma, ale niestety namaści na następcę Morawieckiego, to też niewiele z tego wyniknie. Także warunek dla mnie podstawowy, jeśli PiS chce odzyskać władzę, to jest bezwzględna wymiana lidera, pozostawienie prezesa Kaczyńskiego w roli horrorowego prezesa, jakiegoś tam doradcy i tak dalej, z pełnym szacunkiem i zadaniem wszelkich zasług, jakie ma tak naprawdę Kaczyński, to PiS, a PiS to Kaczyński. No ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość, jeśli się myśli o sukcesie politycznym, jeśli się myśli rzeczywiście o tym, żeby Polska nie uległa anihilacji i jeśli się chce poprawić w tej materii przede wszystkim własne błędy, bo to też jest bardzo ważne. Warunek podstawowy, no przepraszam, że sparafrazuję klasyka, Kaczyński musi odejść. Im szybciej, tym lepiej. No, problem ciągle jest z tym, kto na jego miejsce powinien się pojawić. Może z tym im szybciej, tym lepiej to przesadziłem, bo przepraszam, bo tutaj rzeczywiście no, pamięć ludzka jest dość krótka, bo wyborcy jeszcze krótsza. Także jeśli ta zmiana nastąpi na 2 lata przed wyborami do parlamentu, to nie będzie to zły termin. Proszę państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Wyborcom PiS, którzy teraz w tej chwili się nam nie obrazili, no to proponuję szklankę zimnej wody albo czegoś mocniejszego i jeszcze raz z dystansem przyjrzenie się temu wszystkiemu, co się wokół nas dzieje
i jak bardzo prezes Kaczyński nie jest już z tym prezesem Kaczyńskim, którego znaleźliśmy, i jak bardzo w Polsce rzeczywistość nie przypomina tej rzeczywistości, nawet już z 2015 roku, nie mówiąc o roku 2005 czy 2010. Natomiast ci z Państwa, którzy podzielają mój pogląd, no to mam nadzieję, że będziemy razem w jednym kierunku naciskać na polityków, aby dokonali właściwej zmiany, aby mieli odwagę dokonać takiej zmiany, bo wiadomo, jak to jest z kultowymi liderami, no chociaż jeśli Korwin-Mikke wypadł z Konfederacji już de facto, no i to w takich opłakanych warunkach, to myślę, że jakieś honorowe rozwiązanie, jeszcze raz powtórzę, z należytym oddaniem z szacunku dla zasług Kaczyńskiego i odesłanie pana Jarosława na emeryturę jest możliwe. Trzeba tylko mądrze zaplanować i zrealizować. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.